teraz Pawła dzisiaj robimy o prowadzenie w gospodarstwie. To tak, w stronę moich ciągników. Tutaj jest zatorek 60-45, z którym soli 25. Tak to wygląda. Jest luksus. Tak to wygląda. To jest całe sterowanie turem. Szyba zbita, ale da się jeździć. Tu powinna być szyba, ale jej nie ma. Przechodzimy na kolejny ciągnik. To jest dalej talerzówka, świeża. Jakoś w tamtym roku wzięta nówka. Dziś ona około 2,5 metra ma chyba, jakoś tak, nie wiem. To jest ciągnik do bel, do belowania i do porania. Jumzik kopareczką był. Właśnie z tyłu jest podpięty taką. Robię drugie podejście tego filmu, bo na pierwszym mi nie stykło z kartą SIM. Tu zrobione dwa siedzenia, całe ten sterowanie. Tu usiądę. To jest całe wszystko, hydraulika pod tu, pod melownicę. Tu stoi 40. Na nim jest budowa garażu. Wygląda tak. Pierwszy ciągnik na tym gospodarstwie, najstarszy, najbardziej wysłużony. Staruszek, stary, ale jany. Tu jest auto, tutaj. Tu jest rysaczek ruski. Najstarszy typ. Były trzy typy. To jest ten pierwszy typ produkcji. Trochę było remontów przy nim i różnych takich awarii, bo on długo chodził bez czegokolwiek. Tu całe sterowanie, siedzenie od Vento Volkswagena. Tu kolejne 40. Sterowanie turem, tylko góra dół, opuszczanie szufli. Taką. Tak wygląda. To jest przyczepka samochodowa. To jest popełnica Carraro, coś tam. Włoch. Tu jest trawie Zega. Tu jest Muhama. Carraro, coś tam. Włoch. Tu jest tak budowa garażu. Tu stoi dwukółka z drzewa na tym stało. I to jest najświeższy ciągnik. 3-4 lata około temu kupiony, jakoś tak 60. Kupiona już w takim stanie, odrestaurowana. To jest gospodnica. To jest pies. Dzielnie broni gospodarstwa. Niestety w zamknięciu bardzo duży. Palma strzela mu jak zostaje wypuszczony, więc jest zamknięty. Od 20 lat chyba. Koło tak. To jest kostkownica. Najzwyklejsza. Jakaś niemiecka, tu jeszcze bele w środku. Mamy kosiarkę realizacyjną Z178. Będzie tam przynierobione. Niemiecka. Tutaj będę taka zdjęta. Nie wiem, jakie jest firmy. Najzwyklejsza.
Wystawienie gospodarstwa. Tutaj stoi warmianka M0651, jakoś tak chyba. Stała chyba 30-40 lat stosowane temu. Została tu wykolegowana. Idziemy teraz tu. Tu stoi cała czwórka. Została na podnośniku. Przez parę lat była bez użytku, teraz została naprawiona i działa. To jest zrzutnik. Taki zwyczajny. Tu była przyczepa samozbierająca i tak została porozginana i zrobiła się przyczepa na bele. Tu są burty od przyczepy, co jest tam. Tam stoją trzy gawiny od 60. To jest taka przyczepa do BL z takich plantowników i prętów. Ta została poprawiona przyczepem, się wyginała w 8. Teraz jest lepsza. Tu stoi 7 która zarka. To jest widlak, tu są obrony, kultywator, pług dwójka, dwukółka, pług, beczka, pozostałość po skralni, opryskiwacz, działbak do bel, dwozie takie, dwie beczki, kosiarka, rozrzutnik, sadzarka, skrzynia na podnośnik, działbak do gnoju i dwukółka ze skrzyni z dostawczaka. Krokiem wstępu do dostawczaka, wklejam zdjęcie dostawczaka z mojego Facebooka, jak wyglądał. Tutaj na dzisiejszy odcinek. Siemaneczko.